Rady Dominiki mogą bardzo pomóc, ale czy można wygrać bitwę na piękne oczy? Czas podkreślić swoje atuty. W lewym narożniku dziewczyna, która zadebiutowała w telewizji w wieku 6 lat. Jej wujek uczył kiedyś śpiewu Andrzeja Piasecznego. Dziś Andrzej uczy ją. Ewa Płoskowicz! W prawym narożniku studentka Akademii Muzycznej. Michalina Malinowska! Ring wolny! Posłuchajcie teraz, dziewczyny, opinii. Zacznijmy od Adama, bardzo proszę. Ja mam na imię Adam i wybiorę Ewę. Tak po prostu. Więcej finezji. Finezji w dźwięku, w interpretacji, w barwie odnajduję u Ewy. Brawo! Ewa! 2-0. Dla mnie na przykład, kiedy weszła Michalina, kiedy był jej wstęp, to mnie kupiła i już do końca patrzyłam na nią. Dokładnie tak jak mnie. Mieliśmy trochę kłopotów z tą piosenką, prawda? Wy wybrnęłyście z tego genialnie. Dziękuję, bardzo dziękuję. Narada z Dream Teamem. Taka konsultacja może wpłynąć na decyzję. Michalina ma piękną barwę głosu, a Ewa czaruje. Michalina, bardzo ci dziękuję. Wygrywałem. Długo będziemy pamiętać o Michalinie.
Ewa oczarowała Andrzeja nie tylko oczami. Jej głos usłyszymy w odcinkach na żywo. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.